Szczęść Boże, witajcie. W nowym roku nagrywam ten filmik 1 stycznia, więc coś się zakończyło, coś się rozpoczyna, nasze życie idzie dalej. Chciałbym dzisiaj w tym naszym cyklu, w naszych odcinkach wprowadzenia do życia kontemplatywnego powrócić jeszcze i być przy temacie spotkania z samym sobą i przyjmowania samego siebie, bo wydaje mi się to ważny temat z jednej strony, z drugiej strony też jakoś słowo, które kontemplowałem, z którym się spotykałem i wczoraj, i dzisiaj jakoś bardzo mi pokazuje pewne elementy, pewne fragmenty, kawałeczki tego, kim jestem i w jaki sposób mogę patrzeć na siebie. Będę miał przed oczami tekst Pisma Świętego z wczorajszej Ewangelii i też dzisiejszej Ewangelii i do tego chcę nawiązać. Pierwsza rzecz wczoraj, być może pamiętamy, ostatni dzień roku, jest tekst początku Ewangelii Świętego Jana, prolog tej Ewangelii. Na początku było Słowo, Słowo było Bogiem, u Boga było Słowo i też jest mowa dużo o światłości. I oczywiście pierwsze skojarzenie, jakie przychodzi, to takie, że światłością jest Bóg, światłością jest Jezus Chrystus, który przychodzi na ten świat. Ale też dowiadujemy się z tego tekstu, że jest światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, który na świat przychodzi. I tak sobie zdałem sprawę, że nam trudno uwierzyć w to, że w nas jest światłość, że we mnie jest światłość, że we mnie jest taka, bym powiedział, zdrowa część, zdrowy, lubię to określenie ojca Franca Jalicza, może go kojarzymy, zmarłego w tym roku, w zeszłym roku już, jezuity węgierskiego, twórcę rekolekcji kontemplatywnych, który mówił, że w głębi nas jest zdrowy rdzeń, taka zdrowa część nienaruszona przez nic, ani przez grzech, przez zło, przez nic. Często zapominamy o tym, że początek człowieka, mój początek, początek stworzenia rozpoczyna się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, a nie w trzecim. W trzecim jest mowa o grzechu. I my często, myśląc o sobie, od razu biegniemy do tego, co złe, co słabe, co nieuporządkowane, co grzeszne. Tymczasem Pismo Święte rozpoczyna się od przepięknego poematu stworzenia, w którym człowiek stworzony w jednym z opisów jako korona stworzenia nazwany jest, że widział Bóg, że był bardzo dobry. I to bardzo dobry jest w nas głęboko wpisane. Jak taki zdrowy rdzeń, taki kręgosłup. Dobry, piękny, pełen prawdy, pełen miłości. To jest nasza natura, to jest nasza prawdziwa tożsamość. Każdy człowiek ma to w sobie. Niezależnie od tego, co potem robi, jakich wyborów dokonuje, złe wybory nie czynią ze mnie złego człowieka. Ale często o tym zapominamy. Drugi opis stworzenia wręcz mówi o ulepieniu człowieka z prochu ziemi przez Pana Boga i że on tchnął. Tchnienie życia w człowieka, tchnąć to tak dmuchnąć, bym powiedział, a usta do dmuchania układają się jak do pocałunku. Jesteśmy stworzeni z bliskości i czułości Pana Boga wobec mnie, wobec każdego człowieka, nawet nie wobec wszystkich. Wszyscy to jest taka masa. Bóg nie zbawia wszystkich, Bóg zbawia każdego człowieka, który przyjmuje też zbawienie. W związku z powyszym, tak, to jest we mnie ten kręgosłup, zdrowy rdzeń, światło. I nam trudno przyjąć światło. Trudno żyć światłem na co dzień, czyli tym, co zdrowe we mnie, co piękne. Nie? Trudno z tego punktu podejmować wybory, decyzje, ale najpierw potrzebuję to przyjąć jako przyjęcie siebie, tego, że jestem stworzony jako chciany, kochany, jako dobry, że to jest moja prawdziwa tożsamość. Ja taki jestem.
niezależnie od tego, co zrobię, niezależnie też od tego, co inni mi zrobili w życiu. Wiemy dobrze, że kiedy spotyka nas wiele zła, to wtedy jakoś czasami wierzymy temu złu bardziej niż dobru i mówimy, no tak, widocznie mnie to spotkało, bo mi się tak należało, bo no właśnie. I różne wtedy rzeczy mówimy. To jest pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć. Pierwsza, takie ważne odkrycie, ale ważne tak naprawdę dojście do tego, co jest sednem mojego życia, kim ja tak naprawdę jestem w głębi. Stworzony, chciany i kochany przez Pana Boga, taki jaki jestem. Jestem dobry od początku. Moje wybory oczywiście tak, dotykają mojego życia, mojej moralności, tego, kim jestem, ale nie dotykają tego rdzenia w środku. Jestem stworzony jako dobry i tego nikt i nic nie jest w stanie mi zabrać. Nikt i nic. Żaden grzech nie dotyka tego miejsca. To jest to miejsce, w którym ja jestem zjednoczony z Panem Bogiem. Jestem złączony z Nim. Tam we mnie, w tej części zamieszkuje Boży Duch. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga, że Duch Boży mieszka w was? Mówi święty Paweł. To jest to. I stamtąd płynie do mnie światło, z wnętrza mnie. I że Bóg, który chce przemienić mnie całego, też tę sferę, którą ojciec Jalicz nazywa ciemną sferą, coś, co ten rdzeń przykrywa, co go jakoś zasłania. I właśnie dlatego często nie mam kontaktu z tym, kim jestem w środku, taki, jaki jestem. Ale to we mnie jest. I potrzebuję uwierzyć w to. Potrzebuję w to uwierzyć. I kiedy Jezus pyta o wiarę tych, których chce uzdrowić, to też pyta, czy wierzysz w to, że światło płynie z ciebie. Bo jak pamiętamy, Jezus nie mówi, ja cię uzdrowiłem, tylko idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Coś, co jest w tobie, coś, co jest w środku ciebie, co płynie z ciebie. A dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia świętego Łukasza, Ewangelia na uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, Maryi, mówi o pasterzach, którzy udają się do Betlejem, znajdują Maryję, Józefa, niemowlę w żłobie i opowiadają o tym, co im się przydarzyło. Mówiąc konkretnie już o życiu kontemplatywnym, to jest życie faktami. To jest życie faktami. I tak jak pierwszym faktem jest to, kim ja jestem i co jest we mnie, tak fakty są na zewnątrz. Pasterze opowiadają, co ich spotkało. Pilnowali trzód wokół Betlejem. Nagle przyszła do nich światłość. Pojawił się anioł, a potem zastępy anielskie. I mówią im, idźcie do Betlejem. Znajdziecie niemowlę. To słyszeliśmy w Dzień Bożego Narodzenia. I ta historia w kolejnych dniach tej oktawy, która dzisiaj się kończy, ta historia się toczyła. Życie kontemplatywne to jest życie faktami. Oni opowiadają o tym, co im zostało objawione. Co im zostało objawione. Czyli co im zostało odsłonięte, co im zostało pokazane. A wszyscy co robią? Ci, którzy to słyszeli, zdumiewali się. I zdumienie to też jest postawa kontemplacyjna. Kontemplatywna. To znaczy, mam zdolność przyjmowania faktów. Mam zdolność, pozwalam, żeby te fakty mnie jakoś dotknęły, bo to zdumienie jest jakąś reakcją na to, co słyszę. I za tym zdumieniem może iść radość, ekscytacja, tak, entuzjazm, może iść energia do życia. Słyszę o tych faktach, może być reakcja też inna, ale tak ja tak może sobie wyobrażam, co ci ludzie mogli czuć w tym zdumieniu. Szeroko otwarte oczy, szeroko otwarte usta, bo przecież to jest zwykłe dziecko. Jest kobieta, mężczyzna, są małżeństwem, jest małe dziecko. Cóż tu nadzwyczajnego? Ale oni opowiadają o pewnych faktach, które z tym są związane. Życie kontemplatywne to patrzenie na fakty. To jest
uważność, uważność na fakty. Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i co widzieli, czyli czego dotknęły ich zmysły. Życie kontemplatywne zaczyna się od zmysłów. Dotykam rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Nie od myślenia o tej rzeczywistości, nie o jakiegoś od przekonań, wyobrażania sobie czegokolwiek o rzeczywistości, tylko jaka ta rzeczywistość naprawdę jest, ja ją chcę dotknąć. Dotykam ją rękami, ale dotykam ją wzrokiem, patrzę, słucham, docierają do mnie informacje, docierają do mnie te fakty, wydarzenia, sytuacje, osoby i to, co one przynoszą. To jest podstawa, to jest pierwsze. I to, co się dzieje, to widzimy Maryję dzisiaj, która zachowuje te wszystkie sprawy i rozważa w swoim sercu. Ona też przyjmuje fakty, przyjmuje rzeczywistość, która do niej przychodzi. O tym dziecięciu, o tych pasterzach. Za chwilę będą trzej magowie, trzej królowie. Ona to wszystko zachowuje, przyjmuje, tak, i rozważa w swoim sercu. Nie od razu to wypowiada, nie od razu idzie i opowiada o tym wszystkim, tylko najpierw przyjmuje, pozwala, żeby to się w niej zadomowiło, żeby to osiadło w niej, bo to kształtuje człowieka. Dlatego w naszym życiu ważne jest coś, co ja sam nazywam duchowością zatrzymania. Potrzebuje się zatrzymać nad tym, co jest. W duchowości ignacjańskiej to jest na przykład rachunek sumienia ignacjański. Zatrzymuje się nad moim życiem, nad dzisiejszym dniem. Maryja zatrzymuje się i rozważa. Pozwala, żeby, i to też jest postawa kontemplatywna, pozwala, żeby rzeczywistość w niej się zadomowiła, w niej zakorzeniła się, żeby do niej przyszła. Nie ucieka od niej, nie robi z nią niczego, przyjmuje. O tym przyjmowaniu mówię w tych kolejnych odcinkach wprowadzenia do życia kontemplatywnego. Tyle chciałem dzisiaj powiedzieć. Dziękuję, że tego słuchacie. Pozdrawiam serdecznie w tym nowym roku i życzę nam wszystkim oczu, uszu szeroko otwartych i serca zdolnego przyjmować rzeczywistość i Boga, który w tej rzeczywistości zamieszkuje, w rzeczywistości i mojego serca, ale też w rzeczywistości zewnętrznej. Zadziwienia się Bogiem, zdumienia, tak jak ci ludzie zdumiewali się opowieścią pasterzy, ale też bycie jak pasterze, którzy wielbią i wychwalają Boga absolutnie we wszystkim. Tego nam, sobie i wam życzę na ten nowy rok. Zostańcie z Bogiem.